pisana, chociaż już wcześniej obecny tutaj major Tomasz Guziński był ogromnym wsparciem, ale tym razem już wyjątkowo trzech panów na okładce. Dlaczego? I przede wszystkim tylko mafia, czyli co? Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo przybyliście na to kolejne nasze spotkanie, które jest takim kolejną odsłoną z tego cyklu spotkań. W zasadzie po każdej książce spotykam się z Państwem w Białej Podlaskiej, w mieście, w którym mieszkam, a więc w szczególnym dla mnie miejscu, ze szczególną książką. To rzeczywiście jest książka szczególna, chociaż ja mam problem z tym, by powiedzieć, że jest to książka najważniejsza, bo czy książki o tajemnicy najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jaką było zamordowanie księdza Popiełuszki, były mniej ważne, z całą pewnością nie. Czy te książki, które dotyczyły moich osobistych, trudnych spraw, dla mnie osobiście one też były ważne? Czy sprawy dotykające zbrodni, przestępczych działań, nazywajmy rzeczy po imieniu, bandyckich działań byłego na szczęście prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy one były mniej ważne? Myślę, że także nie. Czy te sprawy, które traktowały o życiu księdza Stanisława Małkowskiego, mojego przyjaciela przede wszystkim księdza Jerzego Popiełuszki, o życiu i śmierci Andrzeja Lepera, o życiu i śmierci generała Petelickiego, o służbach specjalnych, czyli te książki pisane razem z Tomkiem, ABW, Oficer, one także były ważne. Ta książka jest jednakowo rzeczywiście inna, dlatego że ta książka dotyka sfery i pokazuje od takiej strony, od jakiej ja przyznaję, nie sądziłem, że będę Państwu opowiadał, że nie sądziłem, że kiedykolwiek powstanie taki tarcet autorów. Gdyby ktoś kiedyś powiedział mi, że będę pisał książkę z byłym gangsterem Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa, najważniejszym, najbardziej znanym świadkiem karnym w Polsce, gdyby ktoś powiedział mi to rok, no dwa lata temu, to nie uwierzyłbym. Nie uwierzyłbym dlatego, że ja miałem tą możliwość, że jako pierwszy dziennikarz śledczy w Polsce w 2003 roku poznałem w ten czas tajne akta, tak zwane akta Masy, z których wynikało, że mafię tworzą gangsterzy. To było kłamstwo. Czy gangsterzy mogliby wybierać premierów, prezydentów? Czy gangsterzy mieliby takie możliwości, żeby tuszować takie zbrodnie, jak zabójstwo kontrola NIK, który badał aferę FOS, nieszczęsnego Falcmana? Czy mogliby zatuszować śmierć generała Marka Papały, Lepera, Petelickiego, dziesiątek innych? Czy mogliby okupiać media, a te media następnie okupiać opinię publiczną? Nie mieliby takich możliwości. Czy zwykli gangsterzy, ludzie, którzy mieli często wykształcenie podstawowe, rzadko kiedy zawodowe, palacze, hydraulicy, mechanicy samochodowi, mogliby doprowadzać do wielomilionowych transferów, gdzieś tam do rajów podatkowych, a stamtąd te pieniądze transferowano do Rosji, by one później wracały jako już przeprane, by zasilać kolejne przedsięwzięcia biznesowe ludzi w USA? Oczywiście gangsterzy nie mieliby takich możliwości. Żeby zrozumieć tę naszą rzeczywistość, trzeba było zanurzyć się znacznie głębiej niż na poziom gangsterów. Jarosław Sokołowski tego nie chciał. On się tego bał. Gdy czytałem te zeznania w roku 2003, ściśle tajne, których opowiadał o tym, że gangsterzy to mafia, nie mogłem zrozumieć, z czego bierze się ta obawa, by pójść krok dalej. No cóż, to był rok 2003. Widzieliśmy wtedy dużo mniej niż wiemy to dziś. Jarosław Sokołowski próbował dotknąć tej rzeczywistości, próbował dotknąć. Raz czy drugi wspomniał o tym, że politycy wtedy partii rządzącej, SLD, Leszek Miller i wielu innych, zawierali pewne przestępcze układy, na których zarabiali miliony dolarów, a mafia pruszkowska tyle samo, w kwestii podziału rynku automatów gier. Ale kiedy tylko zaczynał opowieść o tym, natomiast prokuratorzy Nierzewski i Grześkiewicz, taka para prokuratorów, dawali mu do zrozumienia nie o tym, o gangsterach. Nas interesują gangsterzy. Panie prokurator prokuratury krajowej miał dosyć tej hipokryzji, dał mi całość tych materiałów. I tych, gdzie Sokołowski mówił o gangsterach, i tych, gdzie próbował napomknąć, opowiadać o politykach. Próbowałem to wtedy opublikować w tygodniku Wprost, w którym pracowałem. Nie dane mi to było, dlatego że moja redakcja, jak Państwo wierzycie w niezależność mediów, to ta historia, myślę, będzie taką ciekawą opowieścią, jak wygląda niezależność mediów. Moja redakcja przeraziła się. Redaktor Marek Król i mój kolega Staszek Janecki, zamiast się ucieszyć, że trafia im się dziennikarska gratka, no bo przecież my, dziennikarze, takie materiały nazywaliśmy gratką. Oto mamy tajne akta, z których wynika, że politycy partii rządzącej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2003 roku, to była partia rządząca z Leszkiem Millerem premierem, Aleksandrem Kwaśniewskim prezydentem, szefem służb marcikowskich,
Ta partia rządząca ma pewien układ w kwestii podziału rynku automatów do gier, na którym zarabia, kradnie, nazywają rzeczy po imieniu, miliony dolarów miesięcznie. To dla każdego uczciwego dziennikarza był skarb. Ale żeby zrozumieć tą rzeczywistość, trzeba było poznać pewne fakty. Żaden tygodnik opinii, ogólnopolski tygodnik w Polsce nie utrzyma się, jeżeli jest odcięty od rynku reklam koncernów państwowych, także prywatnych. Można taki tygodnik zniszczyć w kilka miesięcy, najwyżej w kilkanaście miesięcy. Wtedy nie rozumiałem, dlaczego zamiast publikować ten materiał, który powinien strząsnąć sceną polityczną i znieść z powierzchni ziemi polityków Wigę Miller i wielu innych, zamiast tego w redakcji co chwilę napotykam się na niejakiego Michała Tobera, rzecznika rządu, premiera Leszka Millera, który zamyka się w pokoju z moim szefem, Markiem Królem, i panowie sobie gaworzą. No przecież nie byłem dzieckiem, rozumiałem, że skoro mój materiał jest zamrażarcy na 4 miesiące, a w tym czasie Michał Tober odbywa dziesiątki rozmów z Markiem Królem, to przecież po to, by ustalić, dlaczego, w jakich okolicznościach, za jaką cenę ten materiał ma się nigdy nie ukazać. Ale to stanowiło śmiertelne zagrożenie dla mnie, dlatego że ludzie na ulicach Warszawy, dziennikarze z innych ościennych redakcji zaczęli mnie pytać, co z tym materiałem, kiedy ty go, jak to mówimy po dziennikarsku, wotujesz, kiedy on ujrzy światło dzienne. Pół Warszawy, pół świadka dziennikarskiego mówi o tym, że przyniosłeś takie materiały, nie widać tego, nie jest to publikowane.